Tak, z mojego otoczenia nikt nie zachorował. Córka, która mieszka w Warszawie, odizolowała się całkowicie z dzieciakami od życia. Pracę prowadziła w domu, dzieci zostały w domu. To znaczy początek był trochę szokiem, dlatego że początek to śledziliśmy jeszcze w telewizji ilość zmarłych osób, szczególnie we Włoszech, te transportery wojskowe wiozące trumny, więc to było takie trochę przerażające. Do tej pory w moim dość długim życiu nie spotkałam się jeszcze z taką ilością po prostu zgonów naraz, nie? Wiadomo, że ten moment izolacji, ale chyba ten taki kurczę przepis, jakby taki, który wszedł, w którym nie możemy wchodzić do lasu. Ponieważ rozwarstwienie informacyjne było tak duże, że wydawało mi się to jakby taki test na jakby społeczeństwie, na ile my jesteśmy w stanie czegoś zakazać, coś pozwalać, czegoś nie pozwalać i na ile to społeczeństwo jest posłuszne. I to było dla mnie bardzo zastanawiające, że jesteśmy posłusznym społeczeństwem i nawet jeżeli to jest eksperyment jakkolwiek rządu, ja nie chcę wchodzić w jakieś historie masonerskie, ale jeżeli ktoś chciałby przebadać posłuszeństwo społeczeństwa w dzisiejszych czasach, to takim przepisem na pewno mógł to zrobić. To może od początku powiem, że w ogóle 2020 uderzył tak z grubej rury, bo były najpierw pożary w Australii i widmo wojny Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. I właśnie był ten wirus z Wuhan, ale to było gdzieś takie odległe w Azji i to w ogóle tak nie myślałem o tym. No ale potem wiesz, COVID przyjechał do Włoch. Był coraz bliżej, był już w Niemczech, był już w Czechach, a u nas nadal nic nie było, więc tak jakoś, wiesz, to wiesz, Wisła nie puści, to do nas też nie przyjdzie. Dopiero jak się dowiedziałam, te obostrzenia, które następowały, to było bardzo przerażające i uświadomiłam sobie, jak było podane, że osoby w tym wieku 65+, to było takie, o matko, przecież ja tyle mam, to ja nie mogę wejść tak do sklepu, będę musiała między 12 tam 10. O rany, to jestem taka stara, bo to do mnie w ogóle nie dociera, w ogóle. Ja miałem długi taki czas chyba w sumie otwierania się na zewnątrz i już byłem taki otwarty, w sensie imprezy, ludzie i tak dalej. I jakby byłem mocno rozkręcony w sensie takim bardziej socjalnym w swoim życiu, no jak potem się to skończyło, nie? A przedtem miałem taki okres mniej socjalny i ten, jakby może pod tym względem, no to nie zadziałało to na mnie dobrze. Byłem mały, znalazłem jeża. Wsadziłem go do pudełka od butów, związałem sznurkiem pudełko, żeby nie uciekł. Rozmawiałem z nim. Stukałem palcem w karton, a on się ruszał. Odpowiadał mi, a potem przestał. Nie mogę. Śpisz? Boję się, że się przyśni. Gdy zasypiam, czuję, jakbym umierał. Niedługo nie będziemy mogli na siebie patrzeć. Nic nie słychać. Ona jest za lekka. Nie mogę na nią patrzeć. Nie mogę na nią patrzeć. Nie mogę na nią patrzeć. Ile właściwie ma lat? 70 albo 80. Jeżeli 70, to niedługo. To nie da się przewidzieć. Kiedy byłem mały, złapałem jeża. Wsadziłem go do pudła od butów i związałem sznurkiem. Rozmawiałem z nim. Stukałem palcem, a on się ruszał. Potem przestał.
Czasem chce mi się biec i krzyczeć. Ciasno, krew mnie ściska. Za dużo ludzi na ziemi. W końcu będziemy stać stłoczeni od oceanu do oceanu. A na brzegach będzie się topiło, a na brzegach będzie się topiło starców. Cicho. Posłuchaj. Nic nie słyszysz. Tak jakby łóżko skrzypiało. Złudzenie. Ostatni raz słyszałam ją wczoraj wieczorem. Było to zupełnie wyraźne. Coś upadło na ziemię. Nic. Nic.
Thank you.
So quiet.